wesołych świąt, nie wiem dlaczego taką mamy muzykę, ale dzień dobry, witam się z wami bardzo serdecznie, to jest oczywiście kolejny epizod podróży FIFA 22. Moi drodzy, niestety po naszej ostatniej porażce z PSV znowu nasza seria meczów z rzędu domowych poszła się walić. Niestety musimy też chyba stawić czoła informacji, że nie zrealizujemy wszystkich celów. Niestety, moi drodzy, wydaje mi się, że niemożliwe będzie jednak zrealizowanie celu z uzyskaniem 25 milionów przychodów wyłącznie ze sprzedaży juniorów. To raczej będzie niemożliwe. Wielka szkoda. Ale o to chodzi, żeby sobie stawiać tę poprzeczkę wysoko. Czasami się ją zrealizuje, tak jak w zeszłym sezonie. Czasami się jej nie zrealizuje. W każdym razie, przed nami oczywiście ostatnie dni tego okna transferowego, w którym będzie się działo dużo. Mamy 10 dni, moi drodzy, i na przestrzeni tych 10 dni przede wszystkim będziemy chcieli rozwiązać trochę sytuację kadrową. Jestem otwarty na ewentualne transfery, jestem otwarty na ewentualne wzmocnienia albo sprzedaże. Zobaczymy, jak to wszystko się dalej potoczy. Ja oczywiście nazywam się Korneliusz Rzeźwicki. To jest kanał Nexion Games. Przypominam wam też oczywiście serdecznie o akcji Stoka na wakacje. Czyli wbijamy do końca wakacji 100 tysięcy subskrypcji na tym kanale. No i co? Nie pozostaje nam nic innego jak przejść bezpośrednio do odcinka. A tutaj, moi mili, symulujemy dalej i czekamy na jakieś informacje. Pierwsza informacja jest taka, że Leonard został sprzedany za 2 miliony praktycznie do Twente. Co za tym idzie, mamy już te 5 milionów przychodu ze sprzedaży wyłącznie juniorów, ale to nadal za mało. Mamy też finansowy raport dotyczący tego, że w ciągu 2 lat poprawiliśmy drastycznie o 100% kondycję klubu. To jest bardzo dobra informacja, bo to wróży dobrze. To wróży dobrze Utrechtowi przede wszystkim na przyszłość. Moi mili, nie pozostaje nam nic innego jak rzucić okiem na końcowy raport dotyczący Gusatila z Feyenoordu, który wygląda bardzo ciekawie. 79 punktów overalla u tego zawodnika. Dodam go sobie do listy obserwowanych. Wygląda nieźle. Co do pozostałych piłkarzy, niektórych obrońców, tutaj musimy jeszcze trochę poczekać na informacje, ale ten Till wygląda nieźle, wygląda naprawdę dobrze. Moi drodzy, wbrew temu, co sądziliśmy, przekonwertowanie Reindersa na SPO wcale mu nie dało jakiegoś totalnego kopa overallowego. On jest fajną opcją tutaj oczywiście na przyszłość, żeby go wykorzystać też w zastępstwie, jak no na pewno raczej odejdzie z tego klubu Guterres, więc jest to też jakaś tam szansa na przyszłościowy rozwój, ale nie oznacza to, że nie możemy cały czas tego środka pola wzmacniać, jakoś poprawiać i tak dalej, tym bardziej, jeżeli mamy do dyspozycji bardzo jakościowego piłkarza. Ale to na to wszystko jeszcze przyjdzie czas. Teraz czas na mecz wyjazdowy z Groningen, a wszyscy dobrze wiemy, co oznacza mecz wyjazdowy. To, że powinniśmy w nim wygrać bez problemu. Nie wygraliśmy, moi drodzy, zremisowaliśmy. Trochę są braki jakieś wykończeniowe. De Ruyter tutaj zmienił Lukiniasa, Reinders wskoczył za Machera i zdobył ostatecznie bramkę. Ale trochę słaby występ zaliczył Jacho na przykład, albo Sebastian Gale. Zresztą cała obrona jakoś była nie w sosie w tym meczu. I niestety efekty są tego takie, że straciliśmy bardzo cenne punkty. Po raz kolejny, to jest, moi drodzy, kolejna strata punktów w naszym wykonaniu. Remis z Vitesse, remis z Groningen i porażka z PSV. To wszystko się działo na przestrzeni zaledwie kilku dni w lidze. A to niestety stawia nas przed faktem dosyć bolesnym. Cały czas jesteśmy liderem Eredivisie, ale to się moim zdaniem zmieni lada moment, jak AZ Alkmaar wygra mecz. Cały czas ta wypracowana przez nas przewaga procentuje, ale są spore problemy w związku z tym. Moi mili, nie pozostaje nam nic innego, jak zbliżyć się do kolejnego starcia. Mamy informację o tym, że klauzula odstępnego De Keyzera została aktywowana. Jaką ty miałeś klauzulę, przyjacielu? No nie, ja bym chciał z tobą przedłużyć kontrakt, jeżeli możemy, żeby faktycznie cię zatrzymać. Nie przyuważyłem tego, kiedy ten kontrakt ci się kończył, więc faktycznie chciałbym z tobą ten kontrakt przedłużyć, dając ci nawet jakiś konkretny zastrzyk pieniędzy, żebyś ty się zdecydował w tym klubie jednak zostać. Przedłużamy tę umowę.
na taki sam wymiar czasu, jaki jest, ale zobaczymy. Teraz decyzja należy już teraz do Fabiana De Keyzera wyłącznie, czy będzie chciał od naszego zespołu odejść, czy nie. Zanim tamte dywagacje, czas na kolejne starcie pucharowe i tym razem zrobimy pewną rotację. Reinders, skoro radził sobie tak dobrze, zagra tutaj w miejsce Jensena. Kolejnym piłkarzem, który zagra od pierwszej minuty, będzie też Van der Kust. I teraz, moi mili, zagramy sobie symulację. Potrzebowaliśmy zmian w wyjściowej kadrze i te zmiany dały nam efekt. Zwycięstwo z Vitesse 3-1, więc pierwsze domowe zwycięstwo. Luquinhas, Gale i Zilla. W porządku. Czas zatem ruszyć na ostatni dzień okna transferowego. Awansowaliśmy swoją drogą do półfinału teraz Oranje Becker. A w tym ostatnim dniu mamy informacje, moi drodzy, między innymi o tym, że zostały zerwane negocjacje. Mamy końcowy raport dotyczący Kacpra Kozłowskiego. W porządku. Mamy tylko 2 dni, ale ja tego Tatiha Chonga z Manchester United, ja pod żadnym pozorem nie chciałem go wykupić, tylko on tutaj jest zawodnikiem, który jest ewentualnie na wypożyczenie. I to też jest ciekawa opcja. Mamy tutaj także na środek obrony Zibe van der Heydena, Belga z Unionu. Dodamy go sobie też do obserwowanych. Kolejnym piłkarzem Kacpra Kozłowskiego też dodałem do obserwowanych, prawda? Tak, zaraz tam podejmiemy decyzje jakieś, bo te decyzje są nam potrzebne. Kolejnym piłkarzem będzie Marco Friedl. Oj, tu już jest trochę lepiej, tu już jest całkiem ciekawie. Royal Antwerp, 25-letni zawodnik. Następny to jest Sam Bekwema z AZ Alkmaar. O, osłabienie AZ Alkmaar, czyli naszego głównego rywala w walce o tytuł mistrzowski teraz. To jest kusząca opcja. Następny jest jeszcze André Ramalho, doświadczony Brazylijczyk. On chyba akurat mi tutaj tak nie interesuje, ale jest jeszcze Kevin Akpoguma. Kevin Akpoguma, dokładnie tak. Eric Gutierrez, masz klauzulę odstępnego 22 miliony. Trochę to będzie kupienie cię w ciemno, jeżeli byśmy mieli cię tutaj faktycznie kupić. Wydaje mi się, że nawet na pewno byłoby to kupienie ciebie w ciemno. Ale nastały bardzo ciężkie dla nas dni, w których musimy podejmować decyzje. Zacznijmy od pozycji środkowego obrońcy. I kogo byśmy chcieli sprowadzić na tę pozycję? Mamy tutaj kilka ciekawych opcji. Droższych, tańszych, mniej lub bardziej sensownych. Na tu i teraz ten Akpoguma wygląda super, tylko prawda jest taka, że u nas tak czy siak Sebastian Gale i Jago będzie. A ten ewentualny Sam Bekwema, który miałby też osłabić AZ Alkmaar, to jest kusząca opcja. Tak samo kuszącą opcją jest też Marco Friedl, ale ja chyba zdecyduję się faktycznie na wykup pana Bekwemy. Tak mi się wydaje, że moglibyśmy spróbować podpisać tego zawodnika, więc zaproponujemy kwotę AZ Alkmaar. Wiem, że będziemy musieli za niego trochę dużo pieniędzy dać, bo to jest przecież nasz ligowy rywal. No dobrze, ale kolejną opcją jest ta pozycja pomocnika defensywnego. Tutaj się pojawiła propozycja ewentualnego wypożyczenia Tatiha Chonga. My niby moglibyśmy go kupić. On ma wartość 8, więc to, moi drodzy, jest całkiem niezłe, ale moglibyśmy go faktycznie spróbować wypożyczyć na rok. Zobaczymy, co na to powie tam nasi wysłannicy, będą wszystko analizować. Myślę, że Thiel jest też dobrą opcją. Nie jest to żaden jakiś transfer powyżej 80 punktów overalla, ale nie wyszukiwaliśmy też tego na tyle wcześniej, żeby móc sobie na coś takiego pozwolić. Więc, moi drodzy, z Hasem Thielem tu już trzeba wydać większe pieniądze, ale jesteśmy na taki wydatek przygotowani. To też jest ligowy transfer, więc na pewno by to elektryzowało publiczność. Nie pozostaje nam nic innego, jak przyjrzeć jeszcze tutaj. Czy ktoś jeszcze się tutaj pojawił? Był ten Louis O'Brien. On ma 33 miliony. No to jest... To ja w tym zawodniku upatruję kogoś, za którego moglibyśmy tutaj faktycznie zrobić jakiś potężny transfer. Tym bardziej, że facet jest z Atlanty United, więc może z tego MLS-u by chciał przyjść. Ja muszę zobaczyć, jaką on ma wartość, bo to jest bardzo ważne. Wartość ma 16 milionów. Porównajmy to sobie z naszymi pomocnikami, żeby móc jakoś mniej więcej tutaj to określić. Ma 25 lat i wartość 16 milionów. Czy my mamy tutaj kogoś porównywalnego? Moi drodzy, to by oznaczało, że ma overalla na przykład więcej niż taki Reinders. Na to by wychodziło, że ma więcej tych punktów overalla. Spróbujemy. Spróbujemy. To jest bardzo szalona opcja, to co chcę tutaj zrobić, ale moi drodzy, chcę spróbować tego zawodnika zgarnąć, tym bardziej, że możemy ewentualnie go podpisać za kwotę, a nie wykupić od razu klauzulę. Więc zacznijmy negocjacje z klubem i zaczniemy tam od
21 milionów jako wstępną ofertę. Zobaczymy, co na to powie klub z Atlanty. 21 milionów za tego zawodnika, to jest nasza pierwsza oferta. Zobaczymy, czy to będzie kolejna saga transferowa, tak jak ta z cyklu. Ej, zgadzają się, chcą tylko dodać 6% od sprzedaży. Spoko, zgadzam się na to. Zgadzam się na to. Mamy mniej więcej rys statystyk tego piłkarza. Wiemy, że ma 3 gwiazdki sztuczek, 2 gwiazdki słabszej nogi. Lewonożny, ma jakieś specjalne traity. Te jego podania są w okolicach 70 punktów overalla. Defensive też. I no to raczej sprawia, że to jest zawodnik, który wpisuje się idealnie w tę rolę środkowego pomocnika. I też w rolę takiego transferu, który mógłby nasz zespół, jakby nie patrzeć, trochę wzmocnić. Zarabia 9 tysięcy w Atalancie. To są finanse, z którymi jesteśmy w stanie powalczyć. To są pieniądze, z którymi jesteśmy w stanie powalczyć. Dajmy mu rolę important. Chcę mieć kluczową. O, to już, moi drodzy, daje nam jakiś symbol tego, jakim to może być piłkarz overallowo, skoro on nie bierze w ogóle pod uwagę tego. Zaproponował naprawdę sensowne warunki finansowe. Ja standardowo usunę tylko bonus i się zgodzę na to, co on proponuje. Louis O'Brien. 13. Dobrze, niech będzie. Louis O'Brien oficjalnie stał się następcą Timbera w naszym klubie. Zaraz się dowiemy, czy to był strzał w dziesiątkę, czy to był strzał w kolano. Przejdźmy do składu i naciśnijmy trójkąt. Mogło być lepiej, moi drodzy, ale nie jest też aż tak źle, jakby się mogło wydawać. Jest mimo wszystko młodszy tutaj. Otwiera nam tak czy siak sporą drogę tutaj do rotacji, więc to nie jest tragiczny transfer. Absolutnie bym tak nie powiedział. Tym bardziej, że no, myślę, że ze wzmacnianiem składu nikt nam tutaj głowy nie urwie, jeżeli my tę ekipę faktycznie będziemy tutaj jakoś wzmacniać konkretniej, prawda? Tak mi się wydaje. No, liczyłem na coś w okolicach faktycznie bliżej tej 80-tki. Z drugiej strony, tak czy siak, to jest jeden z najlepiej ocenionych piłkarzy na tu i teraz w naszym zespole. I widzę, że się będzie rozwijał. A to już jest informacja, która mnie bardzo cieszy, więc jak najbardziej. Skoro masz się rozwijać, to z największą przyjemnością będę cię rozwijał. Moi drodzy, szukamy dalej, rozważamy dalej tych opcji. Louis O'Brien jest naszym pierwszym transferem. Tak jak mówię, no to tak czy siak nam tutaj Antony odszedł za 100 milionów. Ten Timber i Nilsson, no moi drodzy, odejmując tamte kwoty, nie jesteśmy w stanie zrealizować celu. To niestety jest już praktycznie pewne, że będziemy musieli sobie spojrzeć prawdzie w oczy i powiedzieć, że tych transferów nie zrealizujemy. Nie zrealizujemy tego celu ze sprzedażą juniorów za takie pieniądze. Mamy, moi drodzy, uzgodnione krótkie wypożyczenie Chonga, a także wykup Tila za 28 milionów. Poczekam jeszcze jeden dzień, bo potrzebujemy najpierw środkowego obrońcy, zanim ewentualnie znowu wykupimy sobie następnego środkowego pomocnika. Mamy, moi drodzy, uzgodnione wypożyczenie z kupno za 9 milionów. To jest bardzo dobra propozycja. Ja się na to zgadzam. Osłabimy AZ Alkmaar. To jest bardzo dobry ruch, moi drodzy. W tą stronę trzeba zmierzać. Chcę mieć rolę ważną, dobrze, nie kluczową, w porządku. Podpiszmy z nim kontrakt na 3 lata. Bez klauzuli odstępnego, no możemy zrobić klauzulę odstępnego, nie wiem, 35, 30 milionów. Ojejku. No dobra, to ja w takim razie chciałbym odrzucić tę klauzulę odstępnego. I teraz kwota, jaką mu zaproponujemy, to będzie 10 tysięcy i dajmy tutaj stówkę jako premię za podpis. Proszę cię bardzo, czy przejdziesz? Przechodzi, moi drodzy, więc mamy też i hitowy transfer, jeżeli chodzi o obrońcę. Mamy Bekwemę, zakupiony obok O'Briena, zakupiony obok Van Kama, Milana Van Ewijka, Reindersa. Mamy tych zawodników też podpisanych. Kolejną jest proponowane wypożyczenie Chonga. Ale no oni chcą, żebym ja w 100% pokrywał jego kwotę za wypożyczenie. No nie, no tutaj się nie dogadamy. Tutaj się nie dogadamy. Mogę go wypożyczyć na rok. Chcą na krótki okres. Okej. Ale teraz finansowo,
No moi drodzy, ja chcę zrobić z tego na pewno tak, żeby po mojej stronie było 40. Albo nawet 35. Chcą 50 na 50, to jest nadal mega dużo. Żaden piłkarz u nas tyle nie zarabia. Zróbmy 40. Zgodzili się na 40. I to już? Wypożyczyliśmy tego chłopa? A, teraz on musi podjąć decyzję, czy do nas oczywiście chce przyjść. Okej, okay, dobra, rozumiem. Gastil. Kupować go, czy go nie kupować? Mamy pieniądze. Możemy sobie pozwolić na zakup tego chłopa. I to jest też zrobienie po raz kolejny tutaj tej przestrzeni pod ewentualne odejście Guterresa. Wtedy mógłby wskoczyć tutaj w miejsce De Ruytera albo Vermana na ławkę rezerwowych. Moi drodzy, myślę, że to jest najbardziej sensowna opcja. 79 punktów overalla, no zróbmy to. Jeżeli mamy ukraść Feyenoordowi, to ukradnijmy Feyenoordowi jak najbardziej. Ile zarabiasz? 14. Jesteśmy w stanie też to chyba dźwignąć. Skoro mamy tutaj, dajmy rolę important. Chcesz być kluczowy? Nie no, chłopie, nie będziesz kuźwa kluczowym. No chyba, że w przyszłości. A przecież tu jest Guterres. Tak ty chcesz być kluczowym. Podpiszmy cię na 3 lata. Moi drodzy, ja chcę zostawić Utrecht w naprawdę dobrej kondycji. Zaproponujemy klauzulę odstępnego wynoszącą 40 milionów. 30, to zróbmy 35. Zaokrąglimy. No dobra. I teraz przejdźmy do oferty, dajmy 10, skoro mamy klauzulę, i premię do podpisu 200. Co na to powie pan Till? W porządku, jestem w stanie się na to zgodzić. Moi drodzy, kolejny transfer przez Utrecht przeprowadzony. Działamy na tym rynku transferowym, ale jeżeli się osłabiliśmy, to stwierdziliśmy, że skoro tak czy siak nie sprzedamy tych juniorów, to trzeba się wzmocnić, cholera jasna. No trzeba, no trzeba. Nie sprzedamy już, na pewno nie sprzedamy tych piłkarzy, więc szkoda, że w ogóle przerywałem wypożyczenie takiego Matthiasa van Uwe. To jest na pewno szkoda wielka, że tak to się wydarzyło, że coś takiego się stało. Wątpię, że zdążymy jeszcze teraz kogoś z nich tutaj wypożyczyć. Nie wydaje mi się, żeby cokolwiek takiego mogło tutaj dojść do skutku. U Bekwemy od razu damy też rozwój jakiś konkretniejszy. No i bardzo mnie cieszy to, że Bekwema też się fajnie będzie rozwijał. W porządku. A właśnie, a tutaj mamy też już oczywiście Tila. Piękne rzeczy. Pan Till. On zaraz będzie miał 80, tak czy siak, więc no moi drodzy, wyszło chyba całkiem sympatycznie. Till, czy ty możesz grać ewentualnie też na jakiejś innej pozycji? Ty możesz grać na pozycji napastnika? Co? 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 Dlaczego on może grać na pozycji napastnika? Dlaczego on może grać na pozycji napastnika i dlaczego na tej pozycji napastnika jest potencjalnie tak wysoko oceniony? Zaraz się okaże, że wyjdziemy na tym jeszcze na dobre. Moi drodzy, pieniądze, które dostaliśmy z transferów, spożytkowaliśmy na 100%. Till podpisany. Mamy nowych piłkarzy i z tymi piłkarzami musimy teraz ruszyć do walki o Europę. To jest nasz cel, żeby wywalczyć ten ćwierćfinał Ligi Europy, a przed nami pojedynek z naprawdę trudnym rywalem. Przed nami pojedynek z rywalem z topu. A po Matthiasa Jensena zgłosiło się do nas znowu Wolverhampton. Chce kolejnego naszego piłkarza. Moi drodzy, ja szczerze wam powiem, ja się udam na negocjacje, bo ja wiem, że ja namieszam z tym składem teraz już jak 150, ale w tej perspektywie zakupu tych kolejnych piłkarzy akurat sprzedaż Jensena nie ma aż takiego to nie jest aż taki głupi pomysł. Zaproponujmy jako nową kwotę transferową, zaproponujmy 14,5 miliona. Albo 14. 14 zaproponujmy. Klauzula, to dajmy, moi drodzy, tutaj 5% i ja się mogę na to zgodzić. W porządku, moi drodzy. Jeżeli Jensen odejdzie, myślę, że odejdzie. Wydaje mi się, że raczej na pewno odejdzie. To dlaczego by nie? Mamy, moi mili, całkiem sensowną sytuację, bo sami widzicie, że tu i teraz już w tym momencie Jensen się w składzie nie mieści. Tutaj przecież jest jeszcze Till. Więc to wszystko zaczyna się układać jednak w jedną całość i zaczyna wyglądać na nie aż tak idiotyczne ruchy, jakby
mogło się to wydawać na początku. Myślę, że całkiem solidnie ogarnęliśmy tę ekipę. Mamy tutaj kilku naprawdę perspektywicznych zawodników. Spoglądając na to, że niechybnym raczej będzie odejście w przyszłości takich piłkarzy jak Guterres, jak pewnie Zilla, którym się zainteresują inne kluby, zrobiliśmy tutaj naprawdę dobrą robotę. Moi drodzy, dotarcie do ćwierćfinału Ligi Europy będzie mega trudne. Uzyskanie 25 milionów ze sprzedaży, niestety, tego celu nie zrealizujemy, więc na pewno ja już nie wybiorę sobie klubu, do którego chciałbym odejść. To już jest pewne. Niestety. Czas na ostatni dzień okienka transferowego, ostatnią godzinę okienka transferowego i moi drodzy, zakończyliśmy letnie okno transferowe, wydając naprawdę dużo. Mamy tutaj dużo informacji. No i moi drodzy, podziało się tutaj sporo. Przede wszystkim mamy informację o tym, że zostało zamknięte okienko transferowe. Jensen jednak nie zostanie sprzedany. A Atalanta Bergamo aktywowała klauzulę odstępnego Zylli. Czyli moi drodzy, wszystko się układa tak jak powiedziałem, moi drodzy. My zapewniliśmy tym okienkiem transferowym przyszłość temu klubowi. Bo Zylla sam się z nami spotkał i powiedział, że chce odejść. I przynajmniej o tyle jest dobrze, że odejdzie od nas dopiero na przestrzeni przyszłego okna transferowego, ale my już mamy przygotowanego dla niego oczywiście następcę, więc moi drodzy, dobrze to rozegraliśmy, 52 miliony tak czy siak dostaniemy za Zylle, więc wyszło całkiem sympatycznie. Tutaj Gastil zaraz zostanie przerobiony też na tego środkowego napastnika, więc tu się wszystko dobrze zgadza, tym bardziej, że Gastil jest też wysoki, silny, rosły, więc myślę, że mogło być gorzej, a wyszło całkiem nieźle. Przede wszystkim piłkarze, których kupiliśmy, takich jak Till i O'Brien, są w czołówce naszych najlepszych piłkarzy w składzie. Są w czołówce, jeżeli chodzi o wartość. No może nie jest to Bekuema, ale my jego kupiliśmy tutaj tak czy siak po to, żeby rotować oczywiście, więc wszystko się zgadza. No i mamy też informację o tym, że chyba Chong tam nie zaakceptował ostatecznie tego wypożyczenia. Trudno, jego strata, prawda? Jego strata. Nasza strata trochę też, ale mniej. Moi drodzy, czas na drugi mecz domowy z rzędu. Zmotywujemy nasz zespół. O'Brien od razu zadebiutuje. W sumie teraz trochę szkoda, że tego Jensena się nie udało sprzedać, bo moglibyśmy... Trochę ten Jensen jest tak tutaj u nas na wylocie, no to przepraszam. Mam nadzieję, że nie weźmie tego jakoś do siebie specjalnie. Moi drodzy, zobaczymy. Na pewno zadebiutuje od pierwszej minuty Lewis O'Brien. Nie wiem jak reszta. Nie wiem jak reszta, bo będzie na ławce rezerwowych obecny Till, jest na ławce rezerwowych obecny Bekuema. Tu się wszystko zgadza, ci zawodnicy są tutaj jak najbardziej obecni, więc jest okej. Okay. Myślę szczerze mówiąc, że chyba trzeba ściągnąć Vermana. On już tutaj nam nie daje tyle, co by się mogło wydawać, że nam by mógł dawać, prawda? Nie wiem, czy cokolwiek co z tego powiedziałem ma sens, ale wydaje mi się, że ma. Jak Till zaraz tak czy siak zostanie przerobiony na tego środkowego napastnika, to tu się wszystko będzie zgadzać, zobaczycie na tip-top, tak o, mła, będzie. Zapisujemy zmiany i teraz, moi drodzy, przechodzimy sobie do tego pojedynku. Gramy z Go Ahead Eagles i tak jak mówiłem, od pierwszej minuty zagra sobie tutaj na pewno O'Brien, a zobaczymy, jak dalej się potoczy to wszystko. Szybka symulacja, drugie zwycięstwo z rzędu. Jezu Chryste. Dlaczego zaczynacie przegrywać wszystko teraz? Mieliśmy lidera, mieliśmy wszystko, byliśmy królem. Oni oddali dwa strzały w tym meczu. Dlaczego oba trafiły do naszej bramki? AZ Alkmaar nas wyprzedza zgodnie ze wszystkimi oczekiwaniami. No jeżeli się przegrywa tyle meczów, traci te punkty wszędzie, gdzie się tylko da, to nie ma innej możliwości. Mamy, moi drodzy, informację o tym, że Zylla został sprzedany. No oczywiście dogadali tamte kontrakty i tak dalej. Wszystko się zgadza. Mamy propozycję wypożyczenia Reutera do Ajaxu. Amsterdam to akurat dosyć ciekawe, ale na pewno bez opcji wykupu możemy go ewentualnie do tego Ajaxu wypożyczyć. Chociaż też w sumie nie wiem, czemu Ajax chciałby takiego zawodnika do siebie wypożyczać. Trochę nie wiem. Jamal Gomez, okej, okay. David Ayala, o, on był ciekawy, to akurat nad tymi piłkarzami tutaj mogę troszeczkę rozpaczać może, jego sobie dodamy tutaj ewentualnie do potencjalnej listy przyszłościowej. Gutierrez w sumie, no też wyglądał spoko, ale jakbym zapłacił za niego 22 bańki, to bym trochę żałował. Chyba wolę tego O'Briena, którego kupiliśmy, chyba wyszło najlepiej. Moi drodzy, Zylla powiedział, że dogadał się, że odejdzie, ale dopóki jest w naszym klubie, możemy na niego liczyć na 100%. No ja mam nadzieję, Zylla. Moi drodzy,
Mamy ofertę wypożyczenia Daniela Van Kamma w porządku, na rok, okej, okay, od razu, bardzo dobra, sensowna oferta od Olimpiku Marsylia. No, więc trochę się nam to pozmieniało z tym ściąganiem tych piłkarzy, których pościągaliśmy z wypożyczeń. Było to trochę bezsensowne w przypadku niektórych. Możemy też pożałować niektórych, którzy odejdą. O, Forrester, no i w końcu Forrester znalazł się w klubie, w którym się ładnie, pięknie rozwinie. Tylko czy on tam czasem nie jest na tej opcji wypożyczenia z ewentualnym wykupem? Czy jego ściągnięcie go do klubu by nie było sensowne? Gramy na wyjeździe z Camber. Zróbmy zmianę. Dajmy zadebiutować w wyjściowym składzie Bekwemie. Myślę, że może też zadebiutować Till. Wymieńmy tutaj kompletnie ten zestaw. Till, a czekajcie, Tilla chcę przetestować nie na skrzydle, tylko Tilla chcę przetestować na pozycji środkowej. No właśnie, no Till, moi drodzy, na pozycji środkowego ma tutaj sporo tych punktów overalla. I faktycznie to jest dobra opcja. Zobaczymy, jak sobie poradzi. Panie Till, atakujemy. No i ładnie. Guterres, De Ruyter, Zilla zmieniając Tilla udowodnił, chłopie, to jest jeszcze cały czas moje miejsce w składzie. To ja tutaj jestem tym numerem jeden. Niewątpliwie tak jest. Ja tego nie kwestionowałem. Ale teraz nastał ten moment. Czyli pojedynek z AC Milanem. Tak zwane ciężary. Propozycja wypożyczenia De Ruytera na 2 lata. Do Osasuny to już prędzej, tak mi się wydaje. Gramy u siebie. Udowodniliśmy chociażby grając z PSG, tylko że na wyjeździe, że jesteśmy w stanie wygrywać z najlepszymi zespołami. Z drugiej strony stadion Halchenwart nie jest żadną fortecą. Przyjeżdżają tutaj drużyny z różnych etapów i często z nami wygrywają dosyć zaskakująco. Moi drodzy, Till, to była dobra decyzja, żeby go przerobić. Od razu punkt overalla w górę. Let's go! Bardzo dobrze. Bardzo dobra decyzja. Cieszy mnie to bardzo, bo wiemy, że Zylli tutaj już nie będzie od nowego okna transferowego, więc robimy co w naszej mocy, żeby tutaj po prostu w tym klubie była fajna sytuacja. Kto jest niezadowolony z kontraktu? Reinders jest niezadowolony z kontraktu. Możemy z tobą ten kontrakt przedłużyć, bo faktycznie bardzo ładnie się rozwinąłeś. I proszę cię bardzo. Przedłużony. Kto jeszcze tutaj jest niezadowolony? Hendricks. No, facet, oczywiście, że tak. Kolejny, który jest niezadowolony, to jest Van Uwe. Następny, z którym przedłużymy kontrakcik. Proszę bardzo. Z wami to akurat tak, nie wiem. No dobra, o, Pieranisa też trzeba dać z listy transferowej, trzeba dać go na listę wypożyczeń. Hermansa trzeba usunąć z listy transferowej, dać go na listę wypożyczeń. Batalie z listy transferowej na listę wypożyczeń. Bouchera z listy transferowej na listę wypożyczeń. Claude'a z listy transferowej na listę wypożyczeń. Garona z listy transferowej na listę wypożyczeń. Juliota z listy transferowej na listę wypożyczeń. A tych poniżej 60 możemy sprzedać i do widzenia. Moi mili, jak mówił klasyk, nadszedł dzień dzisiejszy. Nastał dzień, w którym mierzymy się z AC Milanem na stadion Halchenwart, który, tak jak już wielokrotnie zauważyłem, no nie jest fortecą. Niestety nie jest fortecą i wielokrotnie to udowadniał, że do fortecy mu trochę brakuje. No moi drodzy, to wygląda... Ej! Zrobiliśmy zajebiste okienko transferowe. Zrobiliśmy naprawdę super okienko transferowe. Mamy kilku perspektywicznych piłkarzy na naprawdę kozackich pozycjach. Jest sztos! Ja jestem bardzo zadowolony. Stadion Halchenwart wypełniony aż po brzegi. Przyjeżdża AC Milan. I my chcemy z tym AC Milanem wygrać. Gramy w zimie, no szlak mnie trafi. Znowu będziemy grać tą białą piłką. Na bank, oczywiście, że tak. Chyba że w Lidze Europy jest jakaś taka inna piłeczka? Może? Fajnie by było. Proszę, powiedzcie, że jest jakaś piłka kolorowa. Chociaż nie ma aż tak dużo śniegu na murawie. Bardzo ładnie to wygląda, ja nie twierdzę, że nie. Ale... no pięknie to wygląda, gramy z Milanem, no jest kozak, super, zajebiście. Jest pomarańczowa piłka, aleluja, dobra, i do przodu, możemy grać, mamy pomarańczową piłkę, można grać. To teraz, moi drodzy, czas na skład. Gości: Mike Maignan, Tolkien, Inacio, Gabia, Senteles, Tonali, Haidara, Alexis, Musiala, Maldini i Schick. Ej,
Jest tutaj kilku zawodników, którzy zdecydowanie odstają poziomem od naszej drużyny, ale ogółem, no Rafał Leao jest na przykład, Leao jest na ławce rezerwowych, tak samo jak Kessié. Nie wiem, czy oni nas zlekceważyli, ale jeżeli tak, jeżeli oni nas zlekceważyli, to myślę, że mogą tego pożałować. Moi drodzy, wracamy oczywiście do meczu, przechodzimy do trybu meczowego i rozpoczynamy to spotkanie, piękne spotkanie. Walczymy o Ligę Europy, o to, żeby się w tej Lidze Europy utrzymać. Mamy nowych zawodników, mamy sporo świeżości. To okno transferowe sprawiło, że musieliśmy z kilkoma sytuacjami radzić sobie natychmiast. Ale myślę, że wyszliśmy z tego obronną ręką. Wiemy, że Taki Zilla odejdzie z tego klubu, ale póki co cały czas jest naszym piłkarzem, więc dobrze się udało to dogadać. Ja wiem, że to tak czy siak jest po prostu kwestia klauzuli odstępnego, ale może... O nie! Nie! Dobrze! Dobrze, że się wywrócił na głupi ryj. Możemy sobie tak fabularnie powiedzieć, że po prostu dogadaliśmy, że on odchodzi z klubu, ale jeszcze do końca tego sezonu będzie u nas. No i wszystko. Były takie sytuacje w prawdziwym futbolu, więc dlaczego miałoby nie być takiej sytuacji tutaj, w karierze? No nie wiem, bo jest niedopracowana, ale my sobie ją sami dopracowujemy, tak samo jak sami sobie robimy cele. Ja wiem, ja uważam, że takie cele to jest super pomysł i że to powinien być taki tryb, gdzie masz jakieś tam konsekwencje, gdzie masz i tak dalej jakieś rzeczy. Ja rozumiem, dlaczego te konsekwencje i te cele, które nam ustala zarząd, nie są aż tak egzekwowane, bo ludzie by nie chcieli grać, gdyby po prostu nie realizując jednego celu, by tracili od razu klub, który sobie wybrali na początku. Ktoś chciałby zacząć wymarzoną karierę, wymarzonym klubem, wymarzonym Manchesterem United, Chelsea, Wartą Poznań, czy Wisłą Płock, czy Sportingiem i po jednym sezonie, w którym by mu nie poszło do końca, by został wyrzucony ze składu. No, dużo osób by było sfrustrowanych, ale ja lubię, jak jest trudno. Tak samo w gry fabularne gram zawsze na trudnym, wysokim poziomie trudności, bo uważam, że tak jest najlepsza zabawa. Teraz Milan van Ewijk jest w polu karnym. Milan van Ewijk jest świetne dogranie, gol! Jest! Luis O'Brien zdobywa debiutancką bramkę, ależ to pociągnął do samego końca. Nikt tak nie ciągnie jak Milan van Ewijk, moi drodzy. Cudowny rajd do samego końca i na wślizgu bramkę zdobył kto? Luis O'Brien, ściągnięty w zastępstwie za Timbera, robi już tu i teraz wyśmienitą robotę. I moi drodzy, mamy to, co mieć chcieliśmy od samego początku. Zdobyta bramka, teraz możemy się nieco cofnąć, możemy trochę bardziej ten mecz i tą grę szanować. Chociaż no to jest jednak ogromna marka, to jest mistrz Włoch, który tutaj do nas przyjeżdża, nie możemy go deprymować i lekceważyć. Musiala, Jamal Musiala. Ale van Ewijk, ależ on dzisiaj rozgrywa zawody. Widzę, że tutaj jakiś uraz ma Lukinias, ale dopóki nie musimy go ściągać, widzę, że on się też tam nie uskarża jakoś specjalnie, to go ściągać nie będziemy. Może teraz Zilla pociągnie tę piłkę? Nie, nie udało się. Obraca się Jamal Musiala. Jamal Musiala jest już w polu karnym. Teraz dużo wolnej przestrzeni. Wyśmienicie to wszystko, wyczyściliśmy, ale piłka jednak wróciła z powrotem pod nogi Jamala Musiali. Jamal Musiala teraz troszeczkę tutaj zgubiony. Jest świetne podanie, zgubiona ta piłka, sporo chaosu. Będzie strzał na bramkę, gol! Szybka odpowiedź. Niestety, za dużo zamieszania, za mało przytomności w tym polu karnym i efekty są tego takie, że Milan natychmiast nam odpowiada. 1-1. No nikt nie powiedział, że to będzie łatwa przeprawa, ten gol tak czy siak nam dużo komfortu daje, ale my musimy dać tutaj dużo od siebie jeszcze na przestrzeni całego tego dwumeczu, żeby móc myśleć o awansie do faktycznej fazy pucharowej Ligi Europy. Van der Kust teraz od pierwszej minuty dostał szansę i fatalne zagranie na drugą stronę. Na całe szczęście nasz blok defensywny był czujny. Zilla, ależ się urwał, świetnie puścił tutaj Hendriksa. Hendriks, to może uderzy. To było niezłe, to było naprawdę niezłe. To było niezłe, podobała mi się ta decyzja. Przede wszystkim Zilla zrobił wyśmienitą robotę tym zwodem. Założę się, że nikt teraz mnie za ten zwód nie pochwali. Za każdym razem jak tylko zrobię zwód, po którym stracę piłkę, to wyzywacie, po cholerę robisz te zwody, po cholerę ty to ruszasz, nie potrafisz. Ale jak zrobię dobry, to nikt nie napisze: wow, Nexium, niesamowicie otworzyłeś drogę do bramki tym zwodem. Super robota. Mike Manion cały czas sugeruje mi tutaj tę zmianę, żeby wprowadzić w miejsce Lukiniasa kogoś. Guterres, teraz dośrodkowanie, może Yacho! Znowu broni Mike Manion. Zilla ma tę piłkę. Na przedpole zagranie. Jest okazja do rozciągnięcia trochę. Dużo, dużo, dużo ścisku. Maher, to może Maher! Ależ oblężenie urządziliśmy teraz sobie na bramce.
Spróbujemy może z główki. Guterres za głęboko, niestety. Tym razem nie przeliczyliśmy tego dobrze. A, bo dośrodkowywałem prawonożnym, nie zamieniłem na lewonożnego. Dobra, wszystko jasne. Wysoki pressing natychmiast założony przez naszych piłkarzy, ale Schick jakoś się tutaj uwolnił. Sporo wolnej przestrzeni ma strzelec jedynej bramki dla AC Milanu na razie. Dośrodkowanie w pole karne byleby bez rąk. Tak też się stało. Luquinhas. Dobre rozegranie. Zilla za plecy Luquinhasa. Ten z urazem, ale cały czas daje od siebie bardzo dużo w tym meczu. Luquinhas znalazł z powrotem Zillę. Ten znajduje... Aj, nie znalazł Guterresa. Chciałem podać do Guterresa i oddać taki fajny, kąśliwy strzał mierzony. Tak się jednak nie stało. Moi drodzy, jesteśmy lepszym zespołem na murawie. To widać. Luquinhasa zdecyduje się teraz jednak zmienić. W jego miejsce pojawi się tutaj... Pojawi się Till. Dlatego... że Till pojawi się na pozycji środkowego napastnika, a tutaj zamienimy stronami. Zilla wróci na skrzydło, na pozycję, na której zaczynał i radził sobie wyśmienicie. A Till, nasz nowy środkowy napastnik. No, śmiesznie się napisała historia tego składu. Jakby ktoś się cofnął do pierwszego odcinka w Utrechcie, jak mówiliśmy o tym, że koniecznie napastnika, że napastnik tutaj jest obowiązkową podmianką, to można by trochę się zaśmiać. Teraz dobra okazja. O, i wywalczył Till. Stały fragment gry. W porządku. Dośrodkowywać będzie Guterres. Till ma warunki fizyczne na wykończenie tego. Milan van Ewijk. Maldini. Jeszcze jest zagranie do Jamala Musiali. Tierney. What the fuck? Tierney przechodzi do United? Co? Maldini. Guterres. Trzeba zatrzymać teraz ten budujący się atak. Ładnie to rozciągnęli. Czy tutaj nie było spalonego? Nie wiem, czy był spalony. Milan van Ewijk też nie wie. On po prostu tę akcję przerywa. Świetnie, Hendricks. Przerzut na drugą stronę. I tak jest. Van der Kust od razu przyjmuje tę piłkę. I napędzamy tę kontrę. Van der Kust. Ma czym się rozpędzić, pokazuje to teraz. Zagranie na skrzydło, tutaj jest Zilla. Zilla wdziera się w pole karne, to można znowu wykorzystać. Strzał, bramka! Tak jest! Identyczny scenariusz jak przy bramce na 1-0. Tym razem egzekutorem był João Guterres, a asystował mu przy tym wszystkim. Zilla? No tak, Zilla. Zapomniałem, że Zilla asystował. 2-1. Prowadzimy z Milanem. W pierwszym meczu fazy preeliminacyjnej do fazy pucharowej Ligi Europy. Świetne teraz wyjście. Od razu zatrzymana Zilla, głęboko cofnięty. Guterres, to swoją drogą jego dopiero pierwszy gol w tej edycji Ligi Europy. A może teraz Van der Kust? Ojejku, no dobra, przepraszam. Trochę mnie za bardzo poniosła fantazja ułańska. Czas na zmiany. I pojawi się na murawie Jensen w miejsce O'Briena. A dlaczego by nie? Czy kogoś jeszcze możemy tutaj przetestować? Może Bekwemę bym przetestował? Z drugiej strony nie. Chyba na razie zostawimy to tak, jak jest. No moi drodzy, to ustawienie Zilli na skrzydle, przeniesienie Tila okazało się być bardzo dobrym wyborem. Aha, Steel robi super robotę. Gaz, has. Przecież TG jest jako H, więc jak to czytać? Zilla wypuszcza sobie piłkę. Ma podłączonego Van der Kusta. Ale spokojnie, ten już znalazł Sebastiana Gale. Ten przerzuca na drugą... Oj! Ten przerzuca na drugą stronę. Znowu nie przerzucił na... No dobra, chyba przerzuty nie są najlepszą stroną u Sebastiana Gale. Trzeba nad tym popracować zdecydowanie, tylko bylebyśmy teraz nie stracili przez to bramki. Jensen jest na murawie. Mówił wcześniej, że nie dostaje tych szans. Teraz zdecydowanie te szanse dostaje. Zmienia strzelca pierwszej bramki. Maldini szuka wolnej przestrzeni. Świetny powrót w wykonaniu Machera. Zilla już się rozpędza na skrzydle. Zilla świetnie minął, ale wypuścił sobie za bardzo tę piłkę. Tolkien go tam asekurował do samego końca. No, ale na tym śniegu trochę się jedzie. O,
właśnie tak jak teraz, Steel! Proszę cię, Guterres, bądź w tej akcji ze mną do samego końca, Guterres! Strzał finezyjny 3-1, ależ błąd w obronie! Ale dokładnie to, o czym przed chwilą powiedziałem, że na tym śniegu jednak faktycznie ta piłka się ślizga, odskakuje nieco dalej. I to wykorzystał João Guterres, trafiając do siatki. Piękne rzeczy. Till z asystą. Mieliśmy nosa co do zmian, moi drodzy. Ewidentnie mieliśmy nosa co do zmian. Mike Maignan bez szans w tej sytuacji. Myślę, że nie ma teraz co już tutaj się oszczędzać, tylko można faktycznie wprowadzić kolejną zmianę. Bekwema zastąpi Yaho. Zobaczymy, jak sobie poradzi ten zawodnik, który zadebiutuje w Lidze Europy w barwach Utrechtu. Ale widzicie? Ej, faktycznie Till to jest ktoś pisał was w sekcji komentarzy, że Till super opcja, bierz na pewno. Nie pamiętam dokładnie kto, ale ktoś na pewno pisał. Mordeczko, ty wiesz, że ty pisałeś i ty wiesz, że ja to mówię do ciebie. Miałeś rację. No zwracam wszystko, nic ci nie zabrałem, ale przyznaję ci absolutnie rację. Miałeś stuprocentową! Jak on się pomylił w tej sytuacji? Niemożliwe! Nieprawdopodobne, jak można tak przestrzelić? Ja się cieszę, ale jakbym był trenerem Milanu, Pioli przecież tam pewnie włosy sobie z głowy wyrywa. Tylko że jest łysy, więc nie za wiele ich sobie może wyrwać. Kessie, świetny przechwyt w wykonaniu Van der Kusta, bardzo dobre zawody w wykonaniu tego piłkarza. I teraz Van der Kust wypuszcza na skrzydle Zylle, to może być czwarta bramka. Zylla jest już w polu karnym, Zylla, strzał, podanie! Till! Ale broni Mike Maignan, sporo zamieszania, łapie się za głowę Jackie Chan, łapie się za bioderka, myśli sobie, jasna dupa, mogłem wygrywać 4-1 z AC Milanem. Przejęta ta piłka. Bekwema. O, Bekwema! No dobra, nie jesteś jakimś tutaj wirtuozem tego dryblingu, ale piłkę utrzymałeś. Spoko. Robota wykonana. Ojejku, ależ to było dobre. To miało taki potencjał, byleby teraz tylko to szybko wyjaśnić, bo tutaj atakuje AC Milan. Gale, Sebastien Gale. Tak jest. I wybijamy tę piłkę jak najdalej. Chociaż mogliśmy to pociągnąć do końca, ale nie. Kończy sędzia. Wygrywamy z AC Milanem 3-1. A nasze transfery, jeżeli ktokolwiek z was pod tym odcinkiem już chciał pisać, Nexium, ale z tymi transferami to odpaliłeś wroty. Po cholerę nam ci zawodnicy. Musicie teraz się ugryźć w język i przysłowiowo odszczekać.